Z naszej strony pragniemy Wam bardzo serdecznie podziękować za ten sezon, zwariowany sezon, bo tyle co się działo przez ostatni rok w Zawiszy, to się dawno nie działo, ale wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi, że skończyło się tak jak się skończyło, że 12 czerwca mogliśmy świętować awans. Właściwie powrót. Powrót po 13 latach do pierwszej ligi. Teraz jest to pierwsza liga. Wtedy była druga liga, skąd wycofano nas w 98 roku. Długo to trwało, ciężko było, ale jesteśmy bardzo szczęśliwi, że się udało. Jak tu koledzy podpowiadają, jesteśmy dumni z tego, czego dokonała drużyna, sztab szkoleniowy. I jeszcze raz wielkie słowa uznania, wielkie podziękowania. Dziękujemy! Bóg honorować. Wręczamy panu puchar. Myślę, że to będzie znakomita, piękna pamiątka na wiele, wiele lat z pobytu we Wiosce. Szkoda, że nie wyksekać. Bardzo. Dziękujemy bardzo. Dlatego przeczytam trenerowi Adamowi Topolskiemu. Kibice Zawiszy Bydgoszcz dziękują za wywalczony awans do pierwszej ligi czerwiec 2011 roku. Dziękujemy bardzo. Rysia Ludowskiego. Bardzo proszę. Marek Moduś. Rysia jest dużo gadula, ale on na pewno nam dużo ciekawych rzeczy powie. Uwierzcie, że nie mam sił na to, żeby się dzisiaj wypowiadać i chcę tylko powiedzieć jedno. Adamie, bardzo Tobie dziękujemy wszyscy. Dzięki. Pan szczególnie. Bo zawsze mówię, to piłkarze na boisku, my dużo Wam pomagamy. Dzięki. I wam, kibice, również przepraszam. I to jest w ogóle wielki szacunek dla was, piłkarzy, że podołaliście dodatkowemu odciążeniu, że w ogóle daliście radę. Dziękujemy wam bardzo. Już w imieniu drużyny dziękowałem wam na Starym Rynku i myślę, że to przede wszystkim właśnie wam należą się podziękowania, bo wy czekaliście tyle lat na ten sukces. My jesteśmy zawodnikami, my się cieszymy, że mogliśmy w tym uczestniczyć. Dla nas również jest to bardzo duże osiągnięcie. Również dziękuję chłopakom i trenerom za to, że mogę uczestniczyć w tym pięknym wydarzeniu. No cóż, przyszło teraz coś nowego, nadchodzą zmiany w tym klubie, w naszym klubie. Jak to się potoczy, lot pokaże. No, nie ma co tutaj za dużo opowiadać. Fajnie świętowaliśmy na Starym Rynku, niezapomniane przeżycie i może jeszcze kiedyś spotkamy się również na Starym Rynku. Będziemy świętować awans do Ekstraklasy. Jeszcze raz dziękuję wam za te kilkanaście lat spędzonych w tym klubie. Fajnie było. Dziękuję bardzo. Dla piłkarzy przygotowaliśmy takie okolicznościowe szaliki. Dziękujemy za awans. Myślę, że to będzie znakomita pamiątka dla was, jeśli nawet nie zostaniecie tutaj w przyszłości. Bo myślę, że ten sukces, który osiągnęliście, był bardzo, bardzo wielki, przez nas oczekiwany i naprawdę raz jeszcze bardzo wam dziękujemy. Ten skromny dar, prezent tego szalika, myślę, że będzie znakomitą pamiątką waszego pobytu tutaj. Dzięki wam bardzo. Oddano, posłużę się ściągą, 848 głosów, to jest rekordem naszych plebiscytów na stronie.
i widać, że ten plebiscyt będzie na pewno miarodajny, a więc żeby nie przedłużać. Trzecie miejsce, 162 głosy, Maciej Dąbrowski. Drugie miejsce, 216 głosów, Benjamin Imek. Pierwsze miejsce, 268 głosów, tu pewnie będzie niespodzianka, Andrzej Witan.